Będzie nowy park miejski w Suwałkach. Tereny rekreacyjne powstaną u zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej na osiedlu Północ. Do 20 sierpnia miasto Suwałki czeka na zgłoszenia firm architektonicznych w konkursie na opracowanie koncepcji utworzenia parku. Autorzy zwycięskiego projektu otrzymają 5000 zł i zaproszenie do opracowania dokumentacji budowlanej. Wyniki konkursu poznamy 6 grudnia tego roku. Regulamin konkursu zakłada że park będzie miejscem wielofunkcyjnym. To jest taka przestrzeń, która, która powinna być ładnie urządzona, z dużo ilością zieleni, drzew, krzewów, ale musi być również jakiś plac, gdzie będziemy mogli realizować te przedsięwzięcia, które w tej chwili mają miejsce, bo tam odbywają się koncerty. Projekty koncepcji utworzenia parku zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta Suwałki na początku listopada. Wtedy mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię na ich temat, czy zgłosić poprawki. Upublicznijmy te wszystkie prace, i mieszkańcy będą mogli wypowiadać się pisemnie, drogą mailową, właśnie tutaj na adres ratusza, kierować swoje uwagi, swoje refleksje na temat właśnie tych prac. Szacowany koszt inwestycji to 3 miliony 700 tysięcy złotych. Nowy park miejski miałby powstać w suwałkach w 2021 roku lub rok później. Konsultacje w sprawie studium wykonalności trasy Rail Baltica odbyły się w Suwalskim Urzędzie Miejskim. Samorządowcy mogli zapoznać się z rozwiązaniami związanymi z przecinaniem się istniejących dróg z projektowaną linią kolejową. W Suwałkach trasa będzie przebiegała po starej linii. Co też ważne, pociągi będą rozwijały większą prędkość niż pierwotnie zakładano. Żeby ta prędkość była 250 km/h i ona powoduje, że wszystkie skrzyżowania z drogami muszą być bezkolizyjne. Wobec tego trzeba budować wiadukty drogowe i kolejowe. I mnie tu szczególnie interesowała sprawa rozwiązań, które ta firma zaproponowała tu na odcinek Suwarskim. Przedstawiona koncepcja zakłada w suwałkach budowę wiaduktu drogowego w miejscu, gdzie linia kolejowa przecina się z ulicą Raczkowską. Tak samo będzie przy ulicy Wojska Polskiego. Natomiast przy ulicy Staniszewskiego jest już wybudowany tunel drogowy, który docelowo będzie obsługiwał połączenie samochodowe utraty z ulicami Sejneńską i Staniszewskiego. Na wysokości tej ostatniej powstanie stacja pasażerska. Przy ulicy Sejneńskiej pociągi pojadą wiaduktem kolejowym nad Jestnią i wjadą na stację główną, mieszczącą się w okolicy obecnego dworca. Składy, które pojadą dalej na Litwę, przy ulicy północnej przyjadą również. Wiaduktem kolejowym. Również firma ta TPF uwzględniła nasze, nasze sugestie, żeby przenieść stację towarową z centrum miasta w okolice strefy ekonomicznej, czyli dawnego Kolbetu. Teraz firma Traktek tam się mieści. Tam rozbudowa będzie tych torów kolejowych, towarowych w kierunku ulicy Turkusowej. Ostateczny przebieg linii kolejowej powinien być zatwierdzony na przełomie 2019 i 2020 roku. Niedługo potem powinien zostać ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dla wybranego wariantu.